Ja się cieszyłam, że Wigilia, zasiadamy do stołu, mama dzieli się z nami opłatkiem. W pewnej chwili przybiega Ukrainka, sąsiadka. Była taka blada jak kreda i mówi: Paulina, uciekaj, bo Polaków mordują. Mieszkałam w Ihrowicy, tam się urodziłam, a Ihrowica jest oddalona o 16 km od Tarnopola. Wieś była duża. Zamieszkiwali tam Polacy i Ukraińcy. Początkowo żyli w dosyć dobrych stosunkach ze sobą. Na wieś zabierali małżeństwa, ale gdy przyszedł rok 1944, te stosunki między Polakami a Ukraińcami bardzo się zmieniły, były napięte. Pojawili się Ukraińcy, nacjonaliści na ulicach i zaczęli głosić, że to jest ziemia ukraińska, im się należy, a Polaków tu nie powinno być. Dużo Polaków było już na wojnie, a Ukraińcy starali się uniknąć tego, żeby nie pójść na wojnę. Uciekali i organizowali właśnie te tajne organizacje. Przyszedł grudzień, 18 grudzień i tam zastrzelono dwóch Polaków, którzy pilnowali magazynu zbożowego w budynku Domu Ludowego. Banderowcy przyszli, udawali żołnierzy rosyjskich, oficerów rosyjskich. Także ci, którzy wartowali, puścili ich. No i wtedy wyprowadzili tych wartowników, rozbroili i zastrzelili. I wtedy staje się bardzo ta atmosfera napięta między Polakami a Ukraińcami. Coraz bardziej te nieprzyjazne stosunki. Polacy proszą często, ażeby udzielili im noclegu, bo się boją, ale Ukraińcy odmawiali. Mówię, nic wam nie grozi. A mieliśmy takiego dobrego księdza Szczepankiewicza, który podtrzymywał Polaków na duchu. Mówi, nawet jak roraty w grudniu, mówi, nie przychodźcie tak rano, a jak macie przychodzić, to przychodźcie całymi grupami. Wierzył, że Polakom się nie zrobi krzywda. On leczył, miał zdolności lekarskie, leczył zarówno Ukraińców, jak Polaków. I wydawało mu się, że na pewno nie zamordują Polaków tutaj w tej Ihrowicy. Zbliża się Wigilia. No, wtedy mama, jest dwojgiem naszych dzieci. Brat ma 2 lata, ja mam 7 lat. Mama przygotowuje Wigilię. Ja się cieszyłam, że Wigilia, że będziemy z mamą, będzie wesoło. Mama zaczęła śpiewać kolędy. Ale zasiadamy do stołu, mama dzieli się z nami opłatkiem i w pewnej chwili przybiega Ukrainka, sąsiadka, z którą byliśmy zaprzyjaźnieni. Była taka blada jak kreda i mówi: Paulina, uciekaj, bo Polaków mordują. Mama stanęła, wzięła brata na ręce, mówi: jak to dzisiaj Boże Narodzenie, wielkie święto. Mówi: tak. Mama rozpłakała się. Nie wiedziała, co ma zrobić. Wtedy tej Ukraińce zrobiło się żal. A już słychać strzały. Zrobiło się jasno w pokoju, bo gdzie w pobliżu palił się dom. Rozległ się, dzwon rozległ. Ksiądz Szczepankiewicz zaczął dzwonić, żeby przypomnieć, żeby ludzie mieli się na baczności, żeby pochowali się, żeby się skryli. No i faktycznie dzięki temu, że ten ksiądz dzwonił, uratowało się wiele ludzi. Jednak do naszego domu ten głos dzwonu nie dochodził. I tylko dzięki tej Ukraińce myśmy się uratowali. I ta Ukrainka, mama zaczęła tak płakać i ta Ukrainka, żal jej się zrobiło. Mówi, wiesz co, to ja dzieci twoje wezmę do siebie, a ty rób co chcesz. Mama mówi, nie, ja dzieci nie oddam. Stoi i płacze i mówi, co mam zrobić. Jednak tej Ukraińce żal się zrobiło. Mówi, wiesz co, to ja zabiorę was do siebie, tylko że ja nie gwarantuję, że jak przyjdą banderowcy, no to mnie zabiją, was zabiją. No i jednak zdecydowała nas wziąć do siebie. Ja z bratem, mnie z bratem położyła między swoje dzieci, a mamę położyła na takim zapiecku, takie były za piecem, takie wgłębienie. No, ledwo przeżyliśmy tą noc. Mama płakała, nie wiedziała, co się dzieje, bo tato jest na wojnie. My jesteśmy sami. Słychać strzały. Jasno w oknach, bo domy się palą w pobliżu. No, to mama rano wstała i mówi, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, co z dziećmi. Mówi, pójdę do swoich rodziców i porozmawiam z nimi. A rodzice mieszkali na drugim końcu wsi, a wieś ma 6 kilometrów. Więc mama ubrała się, nas zostawiła pod opieką tej Ukrainki i idzie, wyszła. Domy spalone, leżą po rowach zabici, pomordowani, bo Ukraińcy używali siekier, czym się tylko dało, noży. Szła, ale myśli sobie, wstąpię jeszcze do księdza Szczepankiewicza. Był z nami taki przyjaźni, żył. Co on poradzi? Mama mówi, ja nie wiem, co mam robić. Ma wchodzić na plebanię, a obok leży spalona młoda dziewczyna, bo wstał dom i ona skryła się na strychu i podpalili to dom i ona chciała zejść i taka leżała tam. Mama mówi, przeżyłam to strasznie, jak zobaczyłam, idzie do księdza, a stamtąd wracają ludzie ze łzami w oczach, płaczą. Mówią, ksiądz, jego matka, brat i siostra zostali zarąbani siekierami. Ksiądz też miał głowę obrąbaną, pierś rozbitą, krew się sączyła, głowę poobrąbana matka, brat i siostra. Także ci, co wyszli, płakali, nie mogli się powstrzymać. To było straszne. Mama w tej rozpaczy, no nie wie, co ma dalej robić, ale musi iść do rodziców, bo co sama zrobi. Idzie dalej. Akurat przychodzi koło mieszkania swojej siostry. Akurat siostra stoi na podwórzu ze swoim synem 17-letnim i podchodzi, mama rozmawia z nią i ta siostra mówi, wiesz, wieczorem kiedyśmy zasiadali do wigilii, kolacji tej wigilijnej. Spojrzał mój syn w okno i zobaczył, że idą do nas banderowcy. I mówi syn, mamo, już nie uciekniemy, weźmiemy obrazek Matki Boskiej, Fatimskiej i pomodlimy się, modlą się. Jeszcze raz spojrzeli w okno, wrócili się Ukraińcy. Więc oni uciekli przez okno. A w mieszkaniu została mojej cioci teściowa. Była starsza osoba, już ona nie potrafiła, nie dała rady uciekać przez okno. I oni jeszcze raz, banderowcy, wrócili i zastrzelili tą starszą kobietę. No, mama to wieść długa idzie dalej. Miała mieszkanie mego tata, brata mieszkanie. Brat był na wojnie, ale jego żona w nocy już uciekła do sąsiadów z dziećmi, ale jeszcze chciała wrócić, zabrać część ubrań, bo byli bez niczego. Wróciła i gdy tak wychodziła z mieszkania, banderowiec ją postrzelił. I ona tak do rana już była tak, postrzelił ją, że jednak nie wytrzymała, umiera. Tragedia dla dzieci była. No i mama wreszcie dotarła do swoich rodziców. I co widzi? Dom spalony, był pokryty blachą, murowany, ale rozbity, spalony. A przed tym domem stoją rodzice i mamy siostra z dzieckiem małym. Wrócili z pola, bo w pole uciekli. I mama mówi, placzą, stoją, placzą. Co teraz mamy robić? I dziadek mówi, wiesz, tobie zostało, jeszcze został konie zostały, sanie. Pójdziemy do ciebie i pojedziemy do Tarnopola. No i tak razem już wracają, wieś jest długa. Gdy tak wracali, patrzą, a taki nasz kuzyn, jeszcze inni, zbierają te ciała na sanie pobitych, a było pobitych 92 osoby w tej wiosce. Ukraińcy, którzy mordowali, to przybyli z innej wsi. Przyjechała przed Wigilią cała sotnia tych Ukraińców, a tutejsi Ukraińcy to starali się im pokazywać, gdzie, w którym mieszkaniu mieszkają Polacy, bo domy były blisko siebie, więc żeby nie trafić na Ukraińca, nie spalić ukraińskiego domu, więc nasi Ukraińcy z Ihrowicy pokazywali im te domy. No i wreszcie mama z dziadkiem, babcią dociera wreszcie do domu. No ale co robić? Szybko część żywności bierze, zaprzęgają sanie, konie i jedziemy do Tarnopola. Mama jechała z dziadkiem, ale jeszcze kilka osób, bo bali się, że po drodze mogą ich zamordować. Dojeżdżamy do Tarnopola, ale gdzie się pojedzie? Tarnopol był też zniszczony. No, znaleźli jakieś mieszkanie w Tarnopolu i tam zamieszkaliśmy. No, ale tego jedzenia, które wzięli, nie wystarczyło na długo. Więc mama mówi, wszystko w domu zostało. I mięso, i mąka, no wszystko zostało. Mówi, pójdę i może coś przyniosę. Bała się bardzo, ale jednak odważyła się pójść. Przychodzi, a tam już mieszkała Ukrainka, ta, która nas uratowała. I do mamy od razu mówi, nawet nie zapytała, co chcesz, tylko uciekaj, bo chcą ciebie zamordować. Mama nic nie wzięła, tylko uciekła z powrotem do Tarnopola. Przyszła bez niczego. Jeszcze ktoś pojechał tam, to zabito go i wrzucono do studni. Także i tak było. Także nawet dwie młode dziewczyny z Tarnopola szli na wieś. No i w czasie drogi napadli ich banderowcy i też zamordowali ich. Także to długo się jeszcze ściągnęła ta sprawa. Także raczej nikt już nie szedł do tej Ihrowicy, bał się, że spotka go śmierć. W tym Tarnopolu mieszkaliśmy do końca prawie lutego. W lutym podstawiono wagony towarowe i wyjeżdżamy tu na tereny Polski. No, było 7 rodzin może w jednym wagonie, ale co każdy miał? Mały tobolek i nic. Gdy dojeżdżaliśmy do Lwowa, mamy siostry, syn ten 17-letni umiera. Tragedia. Co zrobić? To jest w pociągu. Czy ma zostać z nim, z tym ciałem, czy jechać dalej? Więc gdy pociąg się zatrzymał, poprosili kogoś, żeby zapłacili, żeby pochował. To było straszne przeżycie dla mojej cioci, bo to było jedyne dziecko, bo zostawili to ciało. No i wreszcie przyjechaliśmy tutaj do Chełma. Większość z Ihrowicy pojechała na zachód. Tam lepsze warunki. A mama mówi, poczekamy na tata, wróci z wojny. Tato wrócił z wojny i mówi, nie, my nie pojedziemy dalej, bo my wrócimy. Tam została taka duża gospodarka, wszystko zostało, nie możemy jechać. No ale niestety, w 1952 roku pojechał właśnie do Ihrowicy, postarał się. Pojechał, zobaczył, że tam mieszka Ukrainiec. Rozpłakał się, mówi, nabrałem tylko wody z pompy i z tym przyjechał. I tak już więcej nie zobaczył tej Ihrowicy, więcej nie pojechał.